ja już krowy porobiła i obrządek zrobiła, a idź, no, bo szwagier do ciebie przyszedł. Coś tobie tam pomoże, bo ty z tą złamaną ręką, to nic nie dasz dalej. No idę pokażę, no, gdyby już w Kasiu, Zosiu, Marysiu, wstawajcie, bo już słonko wysoko. Filipku, wstawaj. Dziewczyny, wstawajcie. Wstawajcie, wstawajcie. Filipku. Wstawajcie, wstawajcie, bo słońce już wysoko. Filipku! Wstałem już, wstałem. W imię Ojca i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Filipku, masz. O, mylko jest. No, pójdzie do cierpki. Dobrze, za cierpki wiadomo gotuję na kolację. A teraz to będziecie jadły placki z mlekiem. A ty leć, powiesisz wiadro na kołek, cedziłko na sznurek i drzewa przynieść, bo tutaj już dopala się pod kominem. I zawołasz tata, żeby przyszedł na śniadanie. Oj, dobrze, to my mamy już placki posmażyli, dobrze. No, to dobrze, ja troszkę się ogarnę. Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalą Boże wielki. A człowiek, który bez miary obcy kamień pewni dary, coś go stworzył i ocalił, a może Cię nie chwalił. Ciągle dwie oczy szersze zdołam, będą mego Pana wołam, do mego Boga na niebie i szukam koło siebie. Jego snem śmierci upadli, to się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię Boże chwalili. A dla kogo ta kogarka? Pewna na Franka wątek zadowolata. A to niech sobie radnego wcale nie chce, on taki zezowaty. Ona wolałaby Anton Marcina. A ten też by wolała, on taki wysoki, przystojny. Oj dziewczyno, a co w tobie z tego, że on wysoki i przystojny, jak on biedny? A Franek to i morgów ma dużo, jedyna. No, ponarywajcie mleka.
dzieci jedli. Macie macki. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pobłogosław te dary, które teraz spożyć mamy. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No i idź. Dziewczyny, ja to powiem wam nowinę. To się tyczy do Marysi i do Kasi. Ja gadała z Olidową. A co, uszyję nam nowe sukienki? Nie. Wy pójdziecie do niej uczyć się szyć. Bo nie będziecie wszystkie siedzieć w domu, bo u nas nie ma tyle roboty. My jeszcze stadem gospodarki obrobię. No w tym roku to będzie ciężko, bo tato rękę złamał. Ale jakoś poradzi. Na czym będzie uszyć, jak u nas maszyny nie ma? W każdym drzwi nie sprzedamy. No idźcie dziś do Litowy, bo dzisiaj parzysty dzień, sobota. To dobry dzień, żeby załatwić ważne sprawy. Mama, my się dzisiaj z dziewczynami umówili na wiośniarki, a wy każecie nam iść do Litowej. Na wiośniarki to pójdziecie wieczorem, a do Litowej do wieczora nie będziecie, bo ona też ma urządki. Jak przyjdziecie do domu, no to pójdziecie sobie na wiośniarki. Proszę, patrzę, ja was pomogę na krowy, bo już czas wygany, spodujecie na pasisko. A no tak, ale jak będziecie wygany na krowy, to właśnie o to pan was obrazem święcowy jest, bo to trzeba każde krowę uderzyć razy barmo i poprosić o to święcone, o jest krowa święcona. A to tak się robi, jak się wygania pierwszy raz krowy z pokoju na pasisko, żeby żadna korowa po pół się nie czepiała latem. I wszystko zło, co chodzi po świecie, żeby oczędzić. Ja wam pomogę wyjąć krowy, pójdę i na czwarta pokażę, że pani przyjdzie na traktowanie. No i jeszcze ja tobie chleba zabiję. Poczekajcie. Słuchaj, ale jak poprowisz wodę święconą, to te miseczki upłuknij i wodę wylej do studni, bo to święcona woda. To dla dziewczyn, a to dla ciebie. Tylko tam uważajcie u Litowy, jak będzie wam tłumaczyć. Dobrze, mamo. Uważajcie. Ja to trochę tam rozgadam. No teraz to ktoś przyjdzie. Oj, na wieki wieków. Ja to do nas przyszła z prośbą. Z jaką? Dajcie mi trochę wody świętowej, bo ludzie kogoś wydawać będzie. I strza będzie. A w chacie nie ma. To coś ty wielkie soboty wody nie nabrała. O, ja nabrała. Ja tak pobudała i zamyślała, że jak ja tej wody się napiję, to nie przestanie. Ja całe wody wypiłam. Dobrze, dziecko. A gdzież zimna woda, nawet i święcona, na bolące gardło. Trzeba było na pytelni soli nagrzać, wsypać do wóreczka i ona pod gardło przyłożyć.
Albo trzeba było szałbie zaparzyć i wypłukać, a gdzie zimna woda? Może i trzeba było, ale powiedzcie, sąsiadko, gdzie pewnie śmiechurka dała soli marmować? Bo to było już wielu narzędzi na fotelu na gorąco, to też by pomogło. A mógłbym. No, no, ona nie wiedziała, to ona jeszcze młoda. A ty butelkę to masz na wodę? O, ja tak prędko do was leciała, że nawet butelki zapomniała zabrać. Może zamiast pomoże, chociaż i malenka. No to ja poszukam, to przecież. Jest, ale tylko tak. Odstawcie. Patrzę dzisiaj. Też klopy pomnali. Też ja już wybrałam. No, ale korka nie ma. Jakoś tak. Z palcem zamknęły. To są takie słowa. Słowa, tylko sąsiadki nic nie myślą, bo jeśli ja do was pod wodę przychodzę. Dobrze, nie powiem, nie powiem. Ale jak czego trzeba, to tylko nas przyjdzie. Muszę odpocząć. No. Bóg wam zapłaci wasze dobre serce. No. Zostańcie się z Bogiem. Idźcie z Bogiem. Nie wierzcie to na tryście, a prymatowi to na patykowi. Już tam. Dzień dobry. A dzień dobry. No nie wiem, czy on dobry. Zobaczcie, no o, co mnie wasze krowy narobili. Macie o sobie zupy na kucie. Ojej. Nasze krowy. A wasze krowy. Toż tam nasze dzieci krowy pasą. I Filip, i Zosia. A pasą, pasą. Tam jeszcze od Stefanów są. Grają w pikla pod razem, a krowy chodzą gdzie chcą. Oj Boże, staranie Boże z tymi dzieciskami. No to coś ja teraz robię. To ja się... Nie wiem. No, a dużo tego grochu tam u was... Oj dużo, ja cały litrowy kubek wysadziła. Już taki duży był, już miał tyczkowa woda. I wlezli po lupach. I zarkę podepczana. Ojej, to może u mnie jeszcze grochu zostało, to ja dla was dam i wy może posadzicie jeszcze. A on urośnie? To się on już nie urośnie, kiedy tam? I na suki to nie urośnie, nie. Ale na zielono też do zupy dobry. No to co ja teraz robię? Dobrze, ja przyniosę dla was dach, u nas troszkę zostało. To cię znajdzie. Oj, może on jeszcze odmije trochę, to będzie ruch. Nie. O, tyle zostało dla mnie. Patrzę dla was, ładny drog. O, wcale nie ruch święty. Zamiązała bardzo mocno. Wysypać. Zobaczcie. No, posadźcie jeszcze. Może na akurat urośnie. Ja wam z woreczkiem dam. A woreczek to kiedy oddacie? Oj, nie dawaj sobie, bo robi się to. Chyba tu nie ma już procent. To się nie sprowadzi. Macie, posadzicie to. Oj, coś tam. Gdzie on urośnie? Oj, już co będzie, no to no co ja teraz robię? Najwyżej jak swój wyrwaj nabiję, to dla was oddam. No chyba. Ale jeszcze ja dla was coś powiem. Wy dla swego Antka powiedzcie, że go na nasze maryśki w głowie nie zawracą. A bo co? Bo biedniejszy? A to on za nią lata, czy ona za nim? Ja wczoraj sama widziała, jak tam u wujcieków na bala siedzieli, jak ona koło niego siadała. Albo może usiąść im no nie było gdzie, naprawdę by z boku siadła, ale gdzie? Musiała połatwać. Wy wymyślacie pewnie. Ja nie wymyślałam wcale, tylko jak widziałam na własne oczy. A ja jeszcze tak wam powiem, że kożuch my szukaje, kożuch ma Suchman Suchmana. Oj, co ja będę gadać z wami, aj! Już tam dla niej krowy, czyste krowy nie wstały. Może tam gdzie wejść, może wlewy. Ona na pewno nie miała czego nagotować i jeść. O, jeszcze drzwiami wraz zdemujemy. Nie miała czego nagotować, to widziała, jak przyjdzie do mnie, dostanie grochu i nagotuje. No ale co? Nie ma czego gotować, no to musiała się rozdawać. No, tak. Że będzie pochwalony jest. Na wieki wieku. A zachódźcie, zachódźcie sąsiadko, siadajcie, siadajcie. Oj, ja to tak do was przyszła z prośbą. Może by mnie tak z koszyczek, chociaż niewielki,
kaszoków dacie posadzić. Tych czerwonych amerykanów, wcześniejszych, żeby to prędzej można było już kopać. No zostało, u nas zostało, my to już posadzili. Mogą być i takie drobniukne, to będą podzielniejsze. Bo kiedyś mówili stary ludzie, że jak bardzo biga była, to ją bierzynami sadzili. I schodzili, i narastali. No i ja to tam nie pamiętam, że ją bierzynami sadzili. Ja pamiętam, sadzili. No ja tak słyszałam. A jak nie macie już ich drobniutkich, no to jakie macie takie? Takie wam dam, jakie u nas jest, takie co my sadzili. To dajcie do tego wyborek, pewnie macie na tych karpach. Tylko wy nie patrzcie, że on taki duży, bo ja mniejszego nie miała, tak wzięła jaki był pod rękami. No, wtedy miałeś takie szyny na kartofle, to trzeba było ich na ja nie wielka, ale prawie równy ze mną. Te kartofle to nasypać worek. No, nie, worek, ja tylko koszuliczek chcę. Ja ich sobie połaskuję, poprzecinam i to zasadzić. Będziecie robić, jakby się chcieli. A słuchajcie, za te kartofle, to ja wam podrobię. Albo przy pielęgnie, albo przy trzęsieniu gnoju, tam pomału pomogę. Dla nas nie trzeba do pielenia, u nas dziewczyny ją duże, niechaj kielą. Nie, nie trzeba, ani przy trzęsieniu, ja dla was tak wtedy, ile tam będzie. Koszyk czy więcej, bo już my posadzili, oni dla nas nie potrzebne. A może wy chcecie te nasienia takich kwiatków? Takich kwiatków bardzo pomocnych w lecznictwie, bo to z nich, z tych kwiatków to się zrywa te płateczki, z masłem się uciera i robi się taki maść. A ta maść to na wszystko pomocna. I na rany, i na czyraki. Nawet na upatrzenia. Dobrze, to do tych pianek to dla nas dajcie, a za kartofle to nie trzeba. Ani odrabiać, ani nic. Ja, wy posiedźcie, pogadajcie z mamą, a ja lecę do roku i wam sobie. Ja nie pamiętam, jak oni się nazywają. No wyleciało z głowy. To może to ten odcinki, odcinki. Oni tak traktują. Oj, wy macie dobre głowy. Oj, ja to nie ma. Ja to was jeszcze coś się zapytam. No. Czy to już soczewice to czas sadzić, czy nie? Nie zmarznie ona? Nie zmarznie. Jak grosz posadzony zeszyt i nie zmarz, to i soczewice nie zmarznie. Można sadzić. A mówię. A ja już grok swój to i okopała, i otyczkowała, taki ładny, zieloniutki, już zaraz wąsy będzie pomieszczany. Tak, że już trochę roboty mam zrobione, a jeszcze te kartofle posadzić, o, i już będzie spokój. Oj, nasz też grok ładny, my sadzili wcześniej i też otyczkowany i okopany. Bo to mówią, jak ktoś sadzi grok w marcu, to gotuje w garcu. A jak w maju, to gotuje tylko w jaju. To znaczy, że mało będzie, mało nie narośnie. No, nie będzie pochwalony. Nie, nie wiem. Siadajcie, no siadajcie. Ja gospodyni nie mam domu. Ja szła wszystko dwórko, wszędzie patrzałam, myślałam, że co robi. Nigdzie nie widać. I mieszkanie nie ma. Gdzie ona dzisiaj? Pojechała? Nie, jest w domu, jest. Poszła do lochu do sąsiadki kartofel nawybierać, tam zostało na sierpniu. Zaraz przyjdzie. Bo ja przyszła do was pożyczyć ręcznik to. A to ona przyjdzie, to wam pożyczy, bo ja nie wiem nawet, gdzie ono leży. To ja usiądę, bo... Siadajcie, proszę, siadajcie. A na coż wam te ręcznik to? Toż już owsy posiane, już poszkodzili i popodrastali. Co wy będziecie robić w tym ręcznik? O, posiane już owsy, dawno posiane. Ale mój wybiera się do mina. Wyszła mąka. Wyszła mąka. I nie ma nic. I on nasypał woli zboża.
tej pszenicy, jak patrzysz, ona taka brudna. No może gdzieś podjedziesz? Pójdę, pożyczę wersję, to przesieję, to będzie czysta pszenica i będzie mąka wieczna. Póki będą biała, to będą ciepła. No, no ja już czytałam, ale kumo, witajcie, witajcie. A, witajcie. Tak, no u nas was tak nie było. Pan wsypała już tych kartofel, ale tam zostawiła pod chatą. No. Ja to do was przychodzę, jak czegoś trzeba. Tak, nie mam kiedy przychodzić. Ja przyszła Lesie to pożyczyć. Dobrze, pożyczę. No, 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 niepotrzebny. A ja zapytam się, a gdzie się do Kowalskiego, czy do Rososza? Pojedzie do Kowalskiego. Jak będzie czysta pszenica, bez ziela, czyściutka, to i Kowalewski bardzo ładny mąkie robi. A gdzie w Boga do Rososza? Póki koniem zajedzie, tyle godzin. Kto pojedzie do Kowalewskiego? Mój Marcin też jeździł do Kowalewskiego i takie ładne mąki narobił. I już był bunkie piekli, taka biała, dzisiaj placków nas może nie dał wam spróbować. Naprawdę dobre. Pierzcie no. No, widzicie, a ja polecę, reszę to przyniosę, bo ono już pierwsze. Dobra, Zakalec na palec mojego matki pekła, a żeby doczka był dobra. No, przyniosła wam Teresię, ale jeszcze tu siedzi, ja nie znam. A na wiecie, nie znam. No tak przyszli do nas. A ja do ciebie, chodź. A ja do was do witety przyniosła, bo córa mu wyrzucała. Dobrze, i co się tutaj nie zobaczyła? Syno, nie. Ale siadaj no troszkę. Siadaj. Oj, nie, bo się nie, nie, nie masz czasu. Jak ona będzie do ciebie, Krzyżyk to powie, że Marcinowa ciebie za... coś tam by wyśpiewała. Krzyżyk to ma. No, siadaj. Dzień dobry. A dzień dobry. Co się stało u was? A nic. A moje sąsiadki do was przyszły jedna za drugą i ja myślała, że mogę to zostać. Oj, nie. Ale się dobrze, dzięki Bogu. Ale siadajcie. Usiądę, bo tak leciała, że mnie tutaj tak w boku zabolało. To też chciałam. No, siadajcie. Pogadamy może. Powiedzcie, co tam słychać koło was na wsi, bo ja widziałam w szkole kantardem koniec śmiechu. Ale to szła. Ale ja wiem, czy ja mam dla was mówić. Oj, mówcie. Ta plotka pójdzie po wsi, co ty? Oj, to my nic nikogo nie będzie. Powiedzą, że ja taka plotkara, ale to nic. Niech to już tam będzie. Powiedz wam, tam Olek mieszka daleko pod Sidorkami. I jego córka, taka fajna dziewczyna, ładna, przyjeżdża z Lubęki czy z Toszą. Taki chłopak. Trzeba on jest herbaty, jąka się. No i ona jego nie chce. Tylko ojciec to tak chce, żeby ona za niego szła jak ty. Bo pewnie bogaty. Tak, bogaty to ma, tak, dużo ma tych tam morków, tak. Ale jeszcze mam coś. Że jak to działa, jak tam pod lasem, mogę się spotykają. I do waszej Marysi i Franek i Antek polewki smalą. Oj, kochana, jeszcze młoda. To nie jest, że młoda, ale 16 lat już ma. No, 16. No, no to co? A toż mi chce cię Marysi? Toż ona i ładna, i majątek ma, i bogata, i ma powodzenie ta dziewczyna. A ode mnie Zosia bardzo dobrze widać, jak oni tam przychodzą i na balach siedzą, wojciechą i śpiewają takie ładne piosenki. Ale ja kiedyś to nie pamiętałam, ale teraz to zapomniałam. Toż tak. Oj, ja też wczoraj słyszałam, jak oni śpiewali.
Ale słowa tak, dawniejsze. Toż ja jak była młoda, to by śpiewali kiedyś. Ale może nadali, jak melodię zapamiętała, posłyszała też. A może ona zacznie? Zacznie mały Talio. Dobrze, ja zapamiętałam. Zacznie, to zacznie. Oj, przez nasze wioskie tam drzewo wieziono. Jak się znowu pocieszać? No toż
trzeba było jeden węż wygrał w kikrach, ty, a Filipek by pas krowy i na zmianę. No, no gdzież krowy taką samą pas zostawić? A ja teraz będę przed całą wsią oczami świecić, że ogród stratowali. Krowy, nie krzycz tak na nich, nie krzycz. Już nie bądź taka zła. Tak się zdarzyło. Oni jeszcze małe dzieci. Ale toż małe, małe, ale krowy nie pilnują. Będą pilnować. No nie ma co jeść. Jedźcie tylko to, co jest. Placki, mleko, bo tyle u nas było dzisiaj kobiet w chacie. Rejwek było jak na Kormańskiej ulicy. Ja nic nie zrobiłam. Nawet zupy nie ugotowałam. A no, ale może jakiś pośpiewać? No to idźcie, idźcie. Tylko długo nie bądźcie, bo jutro znów do terminu pójdziecie do ulicowej. No, lecieć mogę? Też chcę. Oj, nie wiem, czy was puścić za takie szkody, co wy dzisiaj narobili. Puść niech jedą. A jutro będziecie lepiej trochę pilnować? No to pamiętajcie, jeden pilnuje, a drugi gra i na zmianę. No to idźcie, tylko też długo nie bądźcie. Nie wciągajcie się po nocy, nie bądźcie się. Oj, ta kołoga jutrzy zawiedza kwitło. Oj, na drugą niedzielę
czy ja mogę prosić o głos? Tak jest. Dziękuję serdecznie. Już jest cały zespół na scenie. Stoję za blisko. Panie burmistrzu, bardzo prosimy o wręczenie upominków i podziękowań. Bardzo proszę. A ja tutaj chciałam poprosić panią Anię Bancarewicz, żeby dla pani Ani i dla zespołu. Panią Anię Bancarewicz, o, pani Anio tu nas doszła. Tak jak mówiłam, bardzo młody kierownik zespołu. Kto do nas przybywa na sejmik, ten wie, że zazwyczaj wiek jest no, troszeczkę starszy. Natomiast Ania tutaj jest wyjątkiem i widzicie, jakie duże grono aktorów zgromadziła wokół siebie. I muszę powiedzieć, że tego grona aktorów cały czas przybywa. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy bardzo.